No to dzień dobry, proszę Państwa, jestem u tego swojego znajomego, Damiana. Odpaliliśmy tą lampę. Lampa ma taki dopływ, rozkminiliśmy tak na poczekaniu, no ale jest, udało się. Takie coś, hydroponika jeszcze nie zalana, ale wygląda bardzo obiecująco. Są paletki. Były paletki, jak to się mówi, tylko że tak powiem, wlazł w jakieś ciemne dziury. Wszystko się pochowało. Tu świeci 130 W, widzicie, jest całkiem fajnie jasno. Można naprawdę bardzo wysoko wykręcić tą lampę cieplnie, nie? Widać, że tego światła jest multum, może być jeszcze więcej. Jak ja jestem zadowolony, że tak powiem, ze swojego pomysłu, to już jest dobrze, bo jestem bardzo krytyczny w tym, co robię, nie? To jest tak naprawdę pół starta akwarium, czyli częściowo rośliny były podosadzane. Nie sugerujcie się Państwo, że są takie jasne, bo to są kupcze rośliny, nie? To są kupione od kogoś, nie? Każde akwarium jest indywidualne i to tak wygląda, nie? Damian, powiedz, co w tym akwarium masz? No tak, w akwarium 300 litrów miałem od kwietnia, czyli 8 miesięcy paletki. Wpuszczałem w dwóch rzutach, jako tam małe, kilka 4-5 centymetrowe. Następnie po 3 miesiącach, jak trochę podrosły, podobnego rozmiaru, dokupiłem kolejnych kilka, więc wyszło, że mam 13 ich. Natomiast skitrane są teraz tutaj wszystkie z tyłu za korzeniem. No jedna co? Biała. Tam, sobie nie pooglądamy paletek. Tam dalej jeszcze są diamondy, to jest Snow White, malboraski schowane. To okno ci mówiłeś, wymieniali, od tego okna się tak ciągnie. Jeszcze teraz trochę potłukliśmy się przy tym akwarium, to już w ogóle. Tak, one jak trochę ruchu przytawki widzą, to zesrane, natomiast później przy karmieniu wyjdą. Mamy dzisiaj poniedziałek, a w sobotę było tutaj w ogóle robione całe rewolucje, więc spuściłem wodę, wszystkie poprzednie rośliny do zera powyciągałem. Część z nich oczywiście została, przesadziłem z powrotem, ale natomiast większość tutaj kryptokoryn i pozostałych roślin były właśnie od kogoś. Lotos w sumie został, który puścił dużo, dużo powierzchniowych liści. Ale to właśnie dlatego, że na poprzednich świetlówkach czterech T5 90-watowych już trochę zużytych, to praktycznie nic mi nie rosło. No teraz jest ogromna różnica, to widać w całym akwarium w oświetleniu, jak jest na tych paletach. Cały czas podkreślam, że można jeszcze 100% wyciągnąć z tej lampy. Tak, no. Ale zobaczymy. No, ale to nie będzie konieczne, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Dokładnie. No i teraz tak, mamy 13 palet, parę mieczyków zostało, które mi tam się namnożyły. Wcześniej dostałem od znajomego. I mam trzy glonejady, te złote. To fajnie świeci. Tak, i pływa jeszcze 5 kirysków sterby, które też teraz po naszych ingerencjach, po naszych manewrach się... Są tutaj widzą, siedzą. Tak. Siedzi jeden, gdzieś pewnie reszta ekipy z tyłu. No tak jest zrobione też, żeby te ryby w razie czego miały z tyłu tam miejsce za korzeniem, za kamieniami, żeby się schować, bo paletki też nie wiedziałem, jak zareagują, jak tu nagle im power ledami pierdzielniemy, bo te ryby... Zwariowały trochę. Tak, raczej lubią przytłumione światło, natomiast tak, gdy się nic nie działo dookoła akwarium, to zauważyłem, że nie ma w ogóle różnicy, nawet jak słup światła bezpośrednio pada na paletkę, one tam w żaden sposób tego nie omijają. Tu ładnie ci się obudziły roślinki, przepraszam, że ci przerwałem. Tak, no. I tam w ogóle, gdzie punktowo jest więcej, to widać. O, tu musisz usunąć te liście, nie? Bo i tak jest dużo światła, ale jak walniesz im jeszcze, że tak powiem, tym walnięciem świetnym, to zwariują te rośliny, nie? Tak, natomiast jeszcze będąc w tym etapie, gdzie akwarium się jeszcze jest świeże po zalaniu ponownym. A, no i po tym restarcie dwa filtry kubełkowe Chińczyki HW1302, 1303, trochę większy. Oczywiście zostawiłem brudasy, nie czyściłem, wodą w połowie zalałem starą, połowa jest RO i kranuwa. Tutaj mamy bardzo twardą wodę, więc ja stosuję 50x50 RO kranówkę. Także z tą starą, dojrzałą wodą i starymi filtrami, jak już podmieniłem, to stwierdziłem, że można rybki wpuścić i okazało się, że tam... No nie zauważyłem żadnych efektów ubocznych, też ryby nie próbowały wyskakiwać. Z akwarium wszystko było ok. Także dzisiaj też przy karmieniu normalnie z apetytem podchodziły do mięska i wcinały, więc nie widać po rybach żadnych negatywnych aspektów. No i co? I teraz nam pozostaje jeszcze się pobawić. O, no dzwony czekam, aż dojdą mi z Allegro. Będą pewnie jutro. Zamontuję sobie na boku butlę, system CO2 dołączę.
No i pozostaje nam teraz tą hydroponikę jeszcze tutaj dodać. Tak, jest wystartowane, ładnie leje, ładnie schodzi ta woda, tak, nie? Tutaj jeszcze zamontujemy ogranicznik, bo jak dojdzie keramzyt, to żeby nam się za bardzo nie przepełniało. Dodatkowo, nie wiem, jeszcze się muszę zastanowić, czy rośliny będą tutaj w doniczkach hydroponicznych osobno, żeby się system korzeniowy za bardzo nie poschodził ze sobą. Czy też wsadzę po prostu w keramzycie wszystko luźno. Na górę planuję, mam taki jeden korzeń, w sumie może przyniosę. No, leć. To wszystko bardzo fajnie wyszło, że tak powiem. Do projektu jeszcze sobie umieszczę w ten sposób o... No, to może być bardzo korzeń, ciekawe, nie? Tak, i docelowo zamierzam obsadzić go bluszczem albo jakimś filodendronem, czymś, co będzie mi tutaj z hydroponiki czerpało. I co będzie mi tak, właśnie, bo żeby był w miarę suchy u góry, że tak powiem, bo ścianę ci będzie załatwiał. Tak, nie? Tak, tak, tak. No to takie też ograniczenia. Nie, nie można mieć wszystkiego. Można podkleić ścianę czymś no, też, nie? No właśnie, zawsze można podkleić. Natomiast... Da się wszystko zrobić. Jakoś tutaj sobie go będę musiał unieruchomić i połączyć. Z racji też takiej, że często miałam wyjazdy tygodniowe lub dwutygodniowe, to też korzystam z karników automatycznych i tutaj mam przygotowane już na karcie, jak to będzie karnik. Mam jeszcze jeden, który nie zakładałem. Może też sobie karnik przyniosę. Docelowo, no może nie jest to najciekawsze estetycznie, natomiast jak ale jest jak najbardziej funkcjonalne. Tak, będzie to praktyczne. Karnik sobie robi. Rotacje to jest jakiś chyba resun, czy coś za. No, nieważne, ważne, że się kręci. No. Kręci się elegancko 3 razy na dobę. O, chyba widzę paletkę. Tak. No. Ale póki mięcha nie zobaczą, to tutaj chętnie do nas nie wejdą. No nie. No i co? I teraz pozostaje poczekać, obserwować, którym roślinom się spodoba, które powinno się tak w większości spodobać, o tak. No. Tak, ryby. A jak się nie spodoba, będziemy coś kurde kombinować bardziej, żeby się bardziej spodobało, nie? Tak. Palety oprócz tego, że są zniesmaczone dzisiaj naszą ingerencją tutaj, to nie wykazują żadnych oznak niezadowolenia, więc jak najbardziej w porządku, skoro rybom się podoba i wydają się być zdrowe, więc no, pozostaje teraz czekać i się bawić. No musisz, Damian, wyciąć troszkę więcej tych roślin, bo dużo koliduje, widzisz, nad tym, nie? Tak, tak, tak. No i myślę, że trawnik zachoruje spokojnie tutaj. Tak, no to oczywiście teraz na tym etapie to chcę tego światła ograniczać. No. Też tutaj Jarek mi zrobił w taki sposób, że mam 3 tryby światła. Tak? Mogę to, nie wiem, czy tu na akwarium pokażesz, na jednej trzeciej. No. Tutaj 2/3 z kolorem. I to już full. Wiesz, na telefonie, nie na każdym telefonie to zobaczysz, że tak powiem. I to jest problem, nie? Dla nas to światło jest wizualnie, jego jest zawsze dużo. Wiesz, a telefon ci łapie, że jest go multum, o tak, nie? No. W każdym razie mam teraz możliwość sobie zmniejszenia na wystartowanie, na uniknięcie glonów, a jak już dojdzie do momentu, że mi się ładnie tam trawnikowe rośliny ukorzenią i zacznę podawać dwutlenek węgla, to już będzie jechane z tym światłem na tyle. Ja myślę, że tutaj ci szczególnie powinno to fajnie wystrzelić, o te brzegi, nie? To widać. To właśnie o to chodzi, że to jest fajnie światła, nie? Tylko mówię, te liście musisz usunąć troszeczkę, wiesz? Bo to tutaj widzisz, tutaj zobacz jakie jest ładne dowalenie światła, nie? Z 4 tych, nie? I to widać, nie? A tu masz tak średnio dlatego po połowie, dlatego że częściowo tafla jest przesłonięta, nie? Przez liście. Zobacz, tutaj pokażę. No. Na kryptokorynie widać. No, jak przepaliło, jak dziurę ten. Tak, bo 4 oczka przepaliły, czyli jest walnięcie świetne, nie? Tu mamy dosłownie też 2 cm od tafli. Dosłownie, praktycznie, no tak jak mówisz, nie? Że lampa wisi dosłownie 2 cm nad wodą i jest tam zabezpieczona tak, że absolutnie nic się nie powinno z nią zrobić, nie? Jest bryzgoszczelna w pełni. No i jeszcze teraz kwestia temperatury, tak? Bo ja tu przy paletach trzymam takie 20-28 powiedzmy, teraz jeszcze mam trochę mniej, 28 centymetrów stopni Celsjusza. Zobaczymy, które gatunki roślin będą zadowolone, bo jest też możliwe, że którymś tam nie będzie odpowiadać. Nie? Będzie wszystko dobrze. No, czas pokaże, pewnie Jaro jeszcze tu zawita do mnie z kamerą, więc pewnie tak, nie? Na pewno na kanale zobaczycie dalsze. Trzeba, że tak powiem, zaczekać z miesiąc, z półtora, żeby zobaczyć różnicę, nie? A myślę, że różnica będzie ogromna, nie? Tak. No i docelowo też planuję w tym miejscu akwarium, przy lewej ściance,
załączyć 6 modułowych dzwonów, takich jak Majarek na pewno na poprzednim. 6, no to dobrze. No. Im więcej, tym lepiej, nie? 6 niech będzie. No. Ja każdemu mówię, że dyfuzor albo dzwony, tylko na dyfuzorze zawsze dużo z tego CO2 idzie w atmosferę, nie? A im więcej dzwonów, można je fajnie połączyć, można na pewno napełnić 6, nawet 9, no, można by było się pobawić. I efekt będziecie mieli ten sam, nie będziecie ciągle latać i napełniać tych butli, nie? No, coś to zobaczycie, no będzie dobrze. No. No to dobra, no to chyba tyle tym razem, nie? Technicznie jedynie jeszcze co tu można dodać, to że w sumie żwirek to jest bazaltowy, nie wiem, gradacja ile, około 2 mm. A pod spodem jest ziemia ogrodowa, kilka centymetrów. To powinny te rośliny pójść. Tak. Pierwsze szczepki myślę, że ten języcznik dobrze pójdzie, to jest jedna z łatwiejszych roślin. A resztę tylko nawożenie i dbanie, nie? No i zobaczymy, nie? No to dobra, tyle tym razem. Dziękujemy. Na razie.